Hi, my name is Kasia Wodarski, and I'm currently in the PTO. My position is second vice president, and I have two kids, a sixth grader, Oliver, and a first grader, Maya. And I'm gonna read you two of my favorite stories from a Polish book that me and my kids read all the time. Here you go, hope you enjoy it. Wiedzą to wszystkie dzieci, że czas co robił, leci. I widać to już z daleka, że czas co robi ucieka. I nie ma się co zżynać, czasu się nie da zatrzymać. Może coś bardzo go swędzi, że on tak pędzi i pędzi. I bierze nogi za pas, jakby chciał zdążyć na czas. I nieraz już tak się stało, że czasu nam nie zostało. Lub było go bardzo mało, najwięcej jest ambarasu, kiedy już nie ma czasu. Czas jest z natury spokojny, nie cierpi zwłaszcza wojny lub innej awantury, nie lubi być ponury. Uwielbia, gdy śmieją się dzieci, wtedy szczęśliwi leci. Radosny, uśmiechnięty, po prostu w niebo wzięty, taki rozanielony, że aż zapiera dech, bo zawsze ma czas na śmiech. Najlepiej jednak w sam raz ze wszystkim zdążyć na czas. The second story is about a mom and a dad. Niespokojnie jest czasem na świecie, zawieruchy jakby koniec świata. Najważniejsze jest jednak przecież to, że z mamą są mama i tata. Czasem ciemno, zimno i strasznie, jakieś duchy przeszły przez pokoje, lecz gdy ze mną są mama i tata, ja zupełnie się tego nie boję. Dużo rzeczy jest ważnych na świecie, mama i tata i ciepły obiadek. Moja babcia, no i druga babcia i mój dziadek, no i drugi dziadek. I mi bywa w życiu czasem trudno, gdy pochmurno i deszcz znowu leje. Lecz gdy ze mną są mama i tata, to słoneczko zawsze się śmieje. I hope you guys enjoyed my Polish stories. They also translate from Polish to English. So my kids listen to me in Polish and then they read to themselves in English. Thank you.